Dariusza, się witam Państwa w programie Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest dziś Wiesław Wędzonka, radny Platformy Obywatelskiej zakończonej kadencji 2014-2018 Rady Miejskiej, ale od nowej kadencji 2018-2023, czyli od poniedziałku 19 listopada radny Koalicji na Rzecz Zmian. Witam w studiu. Tak, dobrze powiedziałem. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bo kiedyś pana przetransferowałem do Prawa i Sprawiedliwości przez taki rozpęd. Tak, startowałem z Koalicji na Rzecz Zmian, natomiast sądzę, że w Radzie Miejskiej powstanie Klub Platformy Obywatelskiej, będzie kontynuacja po prostu Klubu Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy w chwili obecnej na etapie rozmów i sądzę, że jednak Platforma Obywatelska zostanie. A co z nazwą Koalicja na Rzecz Zmian, bo tam przecież jest Nowoczesna i Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale... Tak, ale myślę, że to jest do pogodzenia, to jest po prostu kwestia rozmów z koalicjantami i można przyjąć w 100% w zasadzie, że 100% radnych będzie z Platformy Obywatelskiej. A to nie można przyjąć na pewno. Ja przyjmuję, dopóki nie będzie zaprzysiężenia prezydenta, będzie zaprzysiężenia radnych, jeszcze... to wszystko jest w sferze domniemania, natomiast i rozmów, natomiast to nastąpi w poniedziałek i od poniedziałku już będziemy wiedzieć, jak to jest poukładane. Z tym, przy tym przedstawianiu to jeszcze muszę dodać, były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Tak, zgadza się, były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, jak będzie w przyszłej kadencji? Nie wiem, to wszystko zależy też od rozmów, od woli moich koleżanek i kolegów. Będziemy rozmawiać, jakie cele sobie postawimy, które będziemy realizować i w jaki sposób będziemy realizować, bo ja uważam, że bardzo ważną rzeczą jest, by różne cele realizowali ludzie, którzy są do tego przygotowani, mają odpowiednią wiedzę albo odpowiedni charakter, bo również determinacja w pewnych realizacji pewnych Czyli celów jest bardzo ważna. Eliminuje pan przypadek, tak? No w polityce przypadek nie jest wskazany, choć jak jest dobry i pozytywny, to tak. Natomiast polityka powinna być rzeczą przemyślaną, bo przecież realizujemy wszystko to, co jest dla mieszkańców ważne. I tu przypadkowości nie może być, choć no, czasami zdarzają się różne kataklizmy i wtedy możemy mówić o pewnych działaniach, choć również do nich powinniśmy być przygotowani w sposób merytoryczny. Nowa Rada Miejska... To tak naprawdę w połowie rzeczywiście nowa rada. Tak, 50% jest nowych radnych. Będą osoby, które zasiądą w ławach po raz pierwszy w życiu, zmierzą się z tym wyzwaniem bycia radnym i już tak naprawdę na poważnie działania na rzecz Radomia i jego mieszkańców poprzez głosowanie. Ale również poprzez to, co będą mówić, jest bardzo ważnym. Inaczej się mówi, gdy się nie ma pewnego obciążenia, pewnego obowiązku, a inaczej... kiedy za słowa należy wziąć odpowiedzialność i to taką już rzeczywistą odpowiedzialność, chociażby poprzez głosowania, które albo popierają... Czy zabrakło radnym opozycji w środę na dwóch sesjach nadzwyczajnych, zwołanych... W sposób zdecydowany, tak. Tak mówi prezydent Radomia, oczywiście. W sposób zdecydowany popieram słowa prezydenta, bo przecież zostaliśmy wybrani na pełną kadencję, a nie dwie sesje przed końcem kadencji i powinni podejmować decyzje jeszcze za czasów tej kadencji, kiedy prezydent się do nich o to zwrócił, a nie odstawiając jakąś tam... tak naprawdę błazenadę, mówiąc, że my to nie będziemy głosować, niech sobie podejmuje już decyzję nowa rada, tym bardziej, że znamy skład nowej rady i jak ona będzie wyglądać. To jest tylko odsunięcie od decyzji niektórych radnych w chwili obecnej. Mam tu na myśli chociażby szefa klubu PiS-u. No nie będzie też Jakuba Kowalskiego. No tak, ale będzie zupełnie gdzie indziej radnym. Natomiast no, ci znaczący ludzie nie chcieli już w PiS-ie podejmować żadnych decyzji i mówią, to nie nasza sprawa. Nie jest prawdą. Powinniśmy podejmować decyzje do 16 listopada bieżącego roku jako stara rada, natomiast od dnia zaprzysiężenia, czyli od poniedziałku, czyli 19, już jako nowa rada i w tej roli powinniśmy się czuć jak najlepiej. To rzeczywiście był jeden z argumentów stawianych przez radnych Prawa i Sprawiedliwości i radnych chyba bezpartyjnych również,
którzy jak gdyby są w koalicji. No ale nie mów po radnych bezpartyjnych, bo okay, wie pan, że dziś to... Dziś jeszcze oficjalnie tak. Wszyscy radni bezpartyjni startowali z list PiS-u. Panie Przewodniczący, dziś jeszcze oficjalnie tak. Tak, tak. Natomiast w nowej kadencji to już radni Prawa i Sprawiedliwości oczywiście. Natomiast rzeczywiście to był jeden z argumentów, niech się problemem zajmie już nowa Rada Miejska, ale drugi taki też argument, który mocno wybrzmiał, to prezydent rzucił w ostatniej chwili projekty uchwał, bo stan finansów miasta jest słaby. To jest nieprawda. Stan finansów jest taki, jak uchwaliliśmy na początku roku, jak pamiętam, pod koniec stycznia bieżącego roku, i prezydent niczego nowego nie wprowadza. Po prostu prawo wymaga, by potwierdzić pewne zobowiązania, które dostał możliwość zaciągnięcia prezydent na początku roku, czyli w budżecie miasta. I oni po prostu w tej chwili nie chcieli tego potwierdzić, powodując tym być może, ja nie twierdzę, że tak się stanie, ale istnieje taka możliwość, bo jestem po rozmowach również ze skarbnikiem, istnieje taka możliwość, że urząd będzie przeżywał no, daleko idące zaburzenia w płynności finansowej, co może się odbić również na zwykłych obywatelach miasta. Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki na swoim profilu na Facebooku, tuż przed środowymi sesjami grzmiał stop zadłużaniu miasta. I nie wolno przyjąć projektów uchwał, które zgłosił prezydent. Jak rozumiem, pan wicewojewoda Artur Standowicz nie wie, co pisze, nie zna budżetu i nie wie zasad, jakie nim rządzą, choć powinien je doskonale znać, bo zanim został wicewojewodą, był ważnym, wysokim, był bardzo wysokim urzędnikiem poprzedniego prezydenta i przygotowywał, jak pamiętam, takie uchwały, bo przecież poprzedni prezydent zarządzał budżetem w sposób identyczny jak ten. Może się okazać, że będzie pan miał okazję zmierzyć się z Arturem Standowiczem już w tej kadencji Nowej Rady Miejskiej, jeżeli, bo przecież wiadomo, że wygrał wybory, jestem dostał mandat. Przygotowany na każdą szermierkę, również słowną, z panem wicewojewodą. Mam nadzieję, że on będzie również przygotowany, nie pisał takich rzeczy i nie straszył ludzi. Po prostu powtarzam jeszcze raz. Prawda jest taka. Wszystko to są działania w ramach budżetu, który został przyjęty na początku bieżącego roku i trzeba ten budżet dokończyć, czyli mamy jeszcze prawie półtora miesiąca, a wiadomo, że pieniądze nierówno wpływają do budżetu. To nie jest tak, że jest miesiąc, jest wpływ i jest rozchód. Mm-hmm. Te miesiące się różnie rozkładają i koniec roku jest zawsze trudniejszy. I właśnie po to uruchamia się te kredyty bieżące, które umożliwiają normalne funkcjonowanie nie tylko urzędu, ale na przykład również szkoły. 88 sesji, 36 nadzwyczajnych, 6 uroczystych, ponad 700 przyjętych uchwał. Ile razy w ciągu tych 4 lat pan prowadził obrady? Nie pamiętał. Kilka razy zdarzyło mi się, kilka razy podczas bieżących obrad również przejmowałem przewodnictwo obrad. Natomiast do tego jeszcze trzeba dodać, że każdy radny był w 3 komisjach, to trzeba jeszcze pomnożyć przez 3, bo do każdej sesji 3 komisje, więc była, to jest ciężka praca. Była taka sesja w ciągu tych 4 lat, że pan nie zabrał głosu w ogóle? Chyba nie. Nie ma takiej możliwości. Jako szef klubu no, prezentuję pewien pogląd, a równocześnie byłem szefem klubu, który wspiera prezydenta, więc jeżeli przeciwnicy polityczni opowiadają nieprawdę, kłamią, kluczą i chcą przedstawić każdą uchwałę w czarnym świetle, a ostatni rok był tego największym przykładem. Największym przykładem to szef klubu no, nie ma łatwego życia, musi być cały czas skoncentrowany na tym, co mówią, kto mówi, co mówi, musi wyciągać ze swojej pamięci tą najgłębszą wiedzę o budżecie, no, o uchwałach, o pieniądzach, o wszystkim. No to jest ale naprawdę... Ale dało się nie zabierać głosu i radna na przykład, radna PiS-u, dobrze mówię, Katarzyna Wróbel, tak? Katarzyna Marzena. No są w historii Rady Miejskiej w Radomiu. Chociaż są. Też próbował mnie przekonywać, że odzywała się na sesję, na obrad, znaczy na posiedzenia komisji. Posiedzenia komisji bardzo w sposób zasadniczy różnią się od posiedzeń plenarnych. Tam nie ma kamer, tam jest, poza tym jest mniejsza publika, bo tak. Często są sami radni. Tam jest zupełnie inna dyskusja. Natomiast no, zabranie głosu w sposób publiczny
pokazanie swojego poglądu, a potem merytoryczne, bo to trzeba być przygotowanym, a potem potwierdzenie poprzez podniesienie ręki, no to już tak powiedzmy, trzeba mieć nieco przygotowania, doświadczenia i wiedzy. To jest zdecydowanie większa odpowiedzialność. Jest zdecydowanie większa odpowiedzialność, no bo jesteśmy rozpoznawalni i często na ulicy ludzie nam dziękują za bardzo dobre pomysły, albo czasami dostajemy wręcz odwrotnie. Było, chodzę po ulicach, chodzę po targu, chodzę po szkołach, chodzę do kościoła. W związku z powyższym ta wymiana poglądów następuje, czasem w sposób gwałtowny. Chyba za gwałtowny ostatnimi czasy. Donald Tusk przepraszał przy okazji święta 11 listopada, przepraszał kraj, przepraszał Polskę za ten spór, często bardzo taki ostry, nieprzyjemny, wręcz wulgarny. Musimy się wiele nauczyć, musieli się nauczyć od innych tej kultury politycznej, tej wymiany poglądów, tego życia demokratycznego, że... Ale często prosiliście również, nie przenoście nam Warszawy do Radomia, tego, co się dzieje w polskim Sejmie. Też tak mówiliśmy, bo to często się zdarzało, najczęściej wtedy, kiedy głos zabierali nasi byli radni, posłowie czy senatorowie, i to było widać w sposób jednoznaczny, jak przenoszą te obyczaje, te zwyczaje, ten sposób omawiania problemów właśnie z Warszawy na grunt radomski. My aż tak ważnych dla Polski rzeczy nie omawiamy, natomiast z punktu widzenia każdego mieszkańca są to najważniejsze rzeczy w ciągu dnia, w ciągu nocy, wtedy, kiedy się spotyka, kiedy idzie, nie wiem, do restauracji, do kościoła, kiedy chce zaparkować samochód. To są bardzo ważne elementy naszego życia. Ostatnie minuty naszego spotkania w programie Punkt Widzenia poświęcimy temu, co się będzie działo już jeszcze w tym roku, bo wiadomo, 19 listopada pierwsza sesja Rady Miejskiej, ale to będzie ta sesja taka rozrzutkowa, uroczysta, tak, zaprzysiężenie radnych, prezydenta, wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Ale czy w listopadzie będzie już ta pierwsza sesja zwykła? Patrząc na to, co się przydarzyło w tym tygodniu, to sądzę, że jest to rzecz nieunikniona, wręcz niezbędna. Bo pomijając różne inne uchwały, ale są tam również takie uchwały, były, które są tak jakby terminowe. One determinują potem ogłoszenie przetargu. I jeżeli w odpowiednim czasie nie podejmiemy uchwały zezwalającej prezydentowi, chociażby mieliśmy tam taki rodzinny dom dziecka, zezwalający na to, bym mógł podjąć te działania, to będzie przesunięcie w czasie. I to nie będzie od 1 stycznia chociażby dożywianie dzieci, ale może się zdarzyć tak, że będzie, nie wiem, od połowy stycznia, albo od końca stycznia, albo od początku lutego. To są wbrew pozorom ważne rzeczy i z tego punktu widzenia nasze ogromne zdziwienie było, kiedy radni PiS-u odmówili pracy nad tymi uchwałami. Pięcioletnia kadencja, to długo, po raz pierwszy, długo, długo, no, ale już gdzieś są wysyłane takie ostrzeżenia, nawet po tych środowych dwóch sesjach, to prezydent musi sobie zbudować większość w nowej Radzie Miejskiej, musi się dogadać z radnymi, no w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości, by mieć tą większość w Radzie i przychylność do swoich projektów uchwał, bo jak nie, no to najlepszą osobą będzie komisarz. To są tylko takie gdybania. Jeżeli ktoś zna nową ustawę o samorządzie, to wie, że nie jest tak łatwo zdymisjonować prezydenta, odwołać ze stanowiska. Nawet największe chęci radnych PiS-u do tego nie doprowadzą, bo musieliby doprowadzić do referendum. I muszą się liczyć z tym, że referendum dla nich to będzie klęska. Po prostu nie są w stanie zmobilizować radomian do takiej ilości, żeby poszli na referendum i jeszcze w większości zagłosowali za odwołaniem. Moim zdaniem jest to nierealne i dla nich, jako PiS-u, bardzo niebezpieczne. A ja to nie jest proponowałbym takie prężenie muskułów? A to jest tak, czym jestem pokaz siły teoretycznie mocniejszy, to mogę się okazać o tyle słabszy. Poza tym chciałbym przypomnieć wszystkim, że mamy w przyszłym roku, będą wybory i to będą bardzo ważne wybory, również z punktu widzenia dwa razy. Raz europejskie, one będą mniej znaczące dla samorządu, natomiast te wybory do Sejmu i do Senatu to będą wybory bardzo znaczące i ja nie ukrywam, liczę na to, że
PiS przegra tak jak przegra przy samorządowym, przegra również. Myślałem, że usłyszę i ja wystartuję. Przegra również w tamtych wyborach. Co do mojego startu na dzień dzisiejszy tego nie tak planuję. Się pan zawiesił, no i dlatego mówię, no chciałem tylko precyzyjnie przekazać swoją myśl. Ja myślę, a poza tym nie mamy zamiaru, my jako radni Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Radomiu, kogoś kupować, kogoś obiecywać stanowiskami, kupczyć. Nie, po prostu wierzymy w to, że radni... Przy tym Mazowsza. I nie tylko, jak pan wie, media donoszą, jak to się obiecuje niektórym ludziom złote góry albo dla ich rodzin, jak tylko zdecydują się na to, że postawią na kogoś innego. My nie planujemy, nie chcemy, chcemy pójść uczciwie mówiąc, przekonujemy was, chcemy was przekonać do pomysłów, do tego, co jest najważniejsze w Radomiu. Ale to nie będzie łatwa kadencja. Patrząc na ostatnią sesję, to co się działo, myślę, że to będzie niezwykle trudne, natomiast wierzę w to, że wiedza, potrzeba pracy dla miasta, inteligencja, wszystko to skumuluje się w radnych PiS-u i pozwolą działać prezydentowi, a my razem z nimi wspólnie na rzecz miasta. Wiesław Będzonka, radny nowej kadencji, jak sam mówi, radny Platformy Obywatelskiej, tak? Tak, tak będzie. Jest. Póki co na razie Koalicji na Rzecz Zmian, były przewodniczący Rady Miejskiej. No i tak, no i były szef Klubu Radnych Platformy już Obywatelskiej. Były. Tak, już były. Nowa kadencja zaczyna się 19 listopada. Tam będą również nasze kamery. Będziemy to dla Państwa transmitować w internecie. Bardzo dziękuję za wizytę dziękuję w studiu, bardzo. Za rozmowę i za to podsumowanie. Dziękuję bardzo. Widzimy się w poniedziałek o stałej porze. Zapraszam na punkt widzenia. Do zobaczenia.